Dla większości sportowców zwycięstwa i trofea są czymś, co motywuje ich do dalszej pracy i kontynuowania pasy sukcesów. Zdarzają się jednak również tacy, którzy zaraz po wejściu na szczyt czują się spełnieni i tracą chęci do dalszej pracy i zdobywania kolejnych laurów. Idealnym przykładem takiego skoczka jest bohater dzisiejszego filmu, Rune Welta. Przyjrzymy się teraz krótko jego ciekawej karierze, ze szczególnym wskazaniem na jej moment kulminacyjny, czyli Mistrzostwa Świata w Falun. Debiut w Pucharze Świata Welta zanotował przed własną publicznością w finałowych zawodach sezonu 2009-10 w Oslo. Zajął tam 43. miejsce. Dosyć regularne występy w zawodach najwyższej rangi zaczął notować w kolejnym sezonie, najlepszy z nich kończąc na 9. miejscu. Wynik ten wywalczył na obiekcie w Engelbergu. Dopiero sezon 2011-12 Welta w całości spędził w Pucharze Świata. Jego początek nie był zbyt udany, jednak zaraz po turnieju czterech skoczni zaprezentował się dobrze podczas lotów na skoczni w Bad Mittendorf, gdzie zajął 8. miejsce. Dało się więc zauważyć jego predyspozycję do lotów narciarskich. Aż do Mistrzostw Świata w lotach w Vikersund prezentował średnią formę, na miarę miejsc w czołowej dwudziestce. Mistrzostwa przed własną publicznością były dla Welty dużym wyzwaniem, z którym chciał się zmierzyć w jak najlepszy sposób. Piątkowa seria skoków została ostatecznie anulowana ze względu na fatalne warunki wietrzne. Jednak młody Norweg zajmował po niej drugie miejsce, co było niemałym zaskoczeniem. Wielu spodziewało się jednak, że jest to wynik jedynie niesprawiedliwych warunków i wietrznej loterii. Konkurs postanowiono skrócić do dwóch serii, które rozegrane zostały następnego dnia. Pierwsza kolejka dała wszystkim do zrozumienia, że wczorajszy wynik Welty nie był przypadkiem. Po świetnym skoku na odległość 217,5 metra, Norweg prowadził po pierwszej serii. Tuż za nim było jednak dwóch wybitnych lotników z minimalnymi stratami, czyli Martin Koch i Robert Kraniec. Finałowa seria mistrzostw przebiegała bardzo spokojnie aż do skoków ostatniej trójki. Stało się jasne, że to właśnie pomiędzy trzema najlepszymi skoczkami po pierwszej kolejce rozegra się walka o medale. Jako pierwszy swoją próbę wykonał Robert Kraniec. Świetnie dysponowany słoweński lotnik oddał skok na odległość 244 metrów, co w tamtym czasie było trzecią najlepszą odległością w historii. Chwilę później kolejny wybitny lotnik, Martin Koch, oddał skok zaledwie o pół metra krótszy od skoku Krańca, jednak nie zdołał wylądować tej próby. Niesamowita odległość pozwoliła mu jednak uplasować się w tym momencie na drugiej pozycji, co zapewniło mu medal. Na górze pozostał już tylko sensacyjny lider, 23-letni Rune Welta. Wielu spodziewało się, że Norweg nie wytrzyma ciążącej na nim presji i być może spadnie nawet poza czołową trójkę mimo bardzo dużej przewagi. Welta stanął jednak na wysokości zadania, skacząc 234,5 metra, co pozwoliło mu na zdobycie srebrnego medalu. Przegrał jedynie z Robertem Krańcem, tracąc do niego równe 3 punkty. Srebrny medal mistrzowski dla skoczka, który nigdy nie stał na podium w zawodach Pucharu Świata i zaledwie 4 razy plasował się w czołowej dziesiątce, był z pewnością niesamowitym przeżyciem i spełnieniem marzeń, tym bardziej, że wywalczył go przed własną publicznością. Do końca sezonu spisywał się jednak nienadzwyczajnie, ani razu nie wchodząc już do czołowej dziesiątki konkursów. Cały Puchar Świata zakończył na 17. pozycji. Zima 2012-13 okazała się być powtórką z zeszłego sezonu, przynajmniej do zakończenia turnieju czterech skoczni. Welta zajmował zazwyczaj miejsca w trzeciej dziesiątce konkursów. Zaraz po turnieju nadszedł czas na pierwszy w historii zawody na skoczni w Wiśle. Obiekt imienia Adama Małysza wyjątkowo przypadł Norwegowi do gustu, ponieważ właśnie na nim wywalczył swoje pierwsze w karierze podium, zajmując trzecie miejsce. Był to jednak jednorazowy wyskok, ponieważ później, aż do finałowych zawodów w Planicy, skakał bardzo nierówno, plasując się niekiedy w pobliżu czołówki, a niekiedy nie przechodząc nawet kwalifikacji. Dopiero w finałowych zawodach sezonu ponownie obudził się jego talent lotnika. Zajął w nich najwyższe w swojej karierze drugie miejsce, przegrywając tylko z Jurijem Tepeszem i to o zaledwie 1,8 punktu. W całym Pucharze Świata zajął jednak gorsze miejsce niż sezon wcześniej, ponieważ był dopiero 23. Nadeszła pora na sezon olimpijski 2013-14. Rune Welta prezentował się w nim wyjątkowo nierówno. Podczas inauguracji w Klingenthal zaliczył dużą wpadkę i nie przebrnął nawet kwalifikacji,
po czym zajmował wysokie 4 i 9 miejsce w Kusamo i Lillehammer. Jednak zaraz potem jego forma zupełnie się posypała. Aż do końca turnieju czterech skoczni punktował tylko 2 razy, na miejscach w trzeciej dziesiątce. Na bardzo lubianej przez niego skoczni w Wiśle był 7, po czym znowu zaczął skakać słabiej. Wypadł nawet z głównego składu Norwegii aż do zakończenia igrzysk w Soczi, podczas których pełnił jedynie rolę rezerwowego. Było to dla niego dużym rozczarowaniem. Do końca zimy prezentował się dosyć słabo, co przyniosło mu dopiero 30. miejsce w klasyfikacji generalnej. Sezon olimpijski był dla Norwega dotkliwą porażką. Nie brakowało mu jednak motywacji, aby dalej walczyć o dostanie się do ścisłej czołówki. Ciężko przepracowane lato zaowocowało miejscem na podium w finałowym konkursie letniego Grand Prix 2014. Vuelta dał sygnał rywalom, że kolejną zimę traktuje wyjątkowo poważnie. Tak jak od kilku lat, nowy sezon zaczął jednak bardzo nierówno. Zdarzały mu się pojedyncze świetne skoki, jednak przeplatał je zepsutymi. Do zawodów w Zakopanem plasował się w czołowej dziesiątce 6 razy, choć potrafił też w tym czasie nie wchodzić do drugiej serii. Vuelta postanowił nie wyjeżdżać na zawody do Japonii, aby spokojnie potrenować i ustabilizować formę. Decyzja ta okazała się strzałem w dziesiątkę. Zaraz po powrocie do rywalizacji Vuelta zajął 4. i 2. miejsce w Willingen, wyrównując swój życiowy rezultat. W Titisenoystadt był 10. i 6., a w Vikersund zajął 4. miejsce. Był to ostatni sprawdzian przed Mistrzostwami Świata w Falun, które stały się głównym celem Vuelty na trwający sezon. Pierwszy konkurs mistrzostw był zaplanowany na skoczni normalnej. Głównym faworytem do złota był świetnie dysponowany Severin Freund. Poza nim w walce o medale wymieniani byli również Stefan Kraft, Peter Preutz, Anders Bardal czy Kamil Stoch. Pierwsza seria sporo jednak zweryfikowała. Z głównych kandydatów do medali w walce pozostał tylko Stefan Kraft i Severin Freund, którzy zajmowali kolejno 2. i 3. miejsce. Sensacyjnym prowadzącym był jednak Rune Vuelta. Druga kolejka zapowiadała się bardzo ciekawie, zwłaszcza że różnice punktowe między zawodnikami były niewielkie. Tuż przed skokami czołowej trójki swoją próbę oddał Roman Kołdelka. Po skoku na odległość 93,5 metra objął prowadzenie, jednak było raczej oczywiste, że nie włączy się do walki o medale. Na belce zasiadł wielki faworyt zawodów Severin Freund. Niemiec oddał w swojej drugiej próbie najdłuższy skok zawodów, lądując na 96 metrze. Drugiego Kołdelkę wyprzedził o niemal 10 punktów, czym bardzo wysoko postawił poprzeczkę. Chwilę później Austriak Stefan Kraft w lepszych warunkach od Freunda skoczył od niego metr krócej. Uplasował się tuż za nim, czym zapewnił sobie medal. Na górze, tak samo jak przed 3 laty na mistrzostwach w Vikersund, został już tylko Rune Vuelta. Zdeterminowany i pewny siebie Norweg oddał bardzo dobry skok na odległość 95,5 metra. Przy niewielkich różnicach punktowych jego zwycięstwo wisiało na włosku. Doskonale pamiętał, co wydarzyło się 3 lata temu, kiedy w finałowej próbie mistrzostw spadł z 1. na 2. miejsce. Z pewnością obawiał się powtórki z tamtego konkursu. Tym razem było jednak zupełnie inaczej. Rune Vuelta pokonał Severina Freunda o zaledwie 0,4 punktu i został mistrzem świata w skokach narciarskich. Była to dla niego wielka i niezapomniana chwila, jednak mistrzostwa wciąż trwały, a do zdobycia było jeszcze kilka medali. Już następnego dnia w konkursie drużyn mieszanych sięgnął po srebrny medal. Kilka dni później zaplanowany był 2. indywidualny konkurs mistrzostw na skoczni dużej. Po pierwszej serii Norweg był dopiero 8, jednak jego straty do podium nie były zbyt duże. W 2. kolejce Vuelta skoczył 128,5 metra, po czym pewnie objął prowadzenie. Ciężko było jednak przewidzieć, na jak wiele starczy ten skok. Każdy kolejny skoczek aż do czołowej trójki skakał jednak krócej, a Vuelta powoli piął się w klasyfikacji zawodów. Pozostała już tylko trójka. Gregor Schlierenzauer poradził sobie jednak zaskakująco dobrze, skacząc na odległość 130 metrów i pewnie obejmując prowadzenie. Było już niemal pewne, że tym razem mistrz świata ze skoczni normalnej zajmie miejsce tuż za podium. Na starcie pojawił się rodak Vuelty, czyli Anders Bardal. 33-latek niespodziewanie zepsuł jednak swój skok, skacząc na odległość 122 metrów. Spadł ostatecznie na dopiero 6. miejsce, oddając tym samym swojemu młodszemu koledze medal.
Na sam koniec zawodów wielki faworyt mistrzostw Severin Freund postawił w swoim skoku jedynie kropkę nad i, wygrywając z ogromną przewagą. Vuelta mógł się jednak cieszyć z kolejnego medalu, tym razem brązowego. Na deser pozostał jeszcze konkurs drużynowy, gdzie silna reprezentacja Norwegii z Rune Veltą w składzie sięgnęła po złoty medal. 26-latek wrócił z mistrzostw z kompletem medali, dwoma złotymi, srebrnym i brązowym. Mistrzostwa świata w Falun okazały się dla niego olbrzymim sukcesem. Do końca Pucharu Świata 2014-15 prezentował się bardzo dobrze, nie wygrywając jednak żadnego pojedynczego konkursu. Stał za to trzy razy na najniższym stopniu podium w Trondheim, Oslo i Planicy. Cały Puchar Świata zakończył na wysokim 8. miejscu, natomiast Puchar Świata w lotach jeszcze wyżej na miejscu 5. Po zakończeniu sezonu, gdy przyszedł czas na rozpoczęcie przygotowań do kolejnej zimy, Vuelta zauważył, że nie ma już chęci i motywacji do treningów jak kiedyś. Nie pracował już tak ciężko jak dawniej. Wspaniałe mistrzostwa w Falun i tytuł mistrza świata sprawiły, że poczuł się spełniony i ciężko było mu dalej pracować na kolejne sukcesy. Latem skakał bardzo nierówno, choć potrafił uplasować się również w czołowej dziesiątce. Nadszedł sezon 2015-16. W inauguracyjnym konkursie mistrz świata był dopiero 37, nie wchodząc do drugiej serii. Niemal natychmiast stało się jasne, że jest w zbyt słabej dyspozycji, aby skakać w Pucharze Świata. Został więc wysłany do Pucharu Kontynentalnego, gdzie również nie spisywał się najlepiej. Od czasu do czasu znajdował się w szerokiej czołówce konkursu, jednak zdarzało mu się też nie dostać nawet do drugiej serii. Dostał szansę występu na skoczni Mamuciej w Vikersund, gdzie 4 lata wcześniej sięgał po swoje pierwsze trofeum. Zaplanowane były tam aż 3 konkursy, z czego pierwszy z udziałem wszystkich zgłoszonych zawodników. 27-letni Norweg uzyskał jednak zaledwie 129,5 metra i zajął dopiero 51. miejsce. Tak słaba dyspozycja sprawiła, że zrezygnował z występów w 2 kolejnych konkursach. Wrócił do Pucharu Kontynentalnego, gdzie w bardzo słabo obsadzonych zawodach w Iron Mountain zajął 5. i 9. miejsce. 27 lutego 2016 roku wziął udział w konkursie w niemieckim Brotterode, gdzie był dopiero 39. Był to jego ostatni start tej zimy. Rune Vuelta postanowił przedwcześnie zakończyć sezon. Brak dobrych wyników zadziałał na niego dodatkowo demotywująco. Czuł, że osiągnął w swojej karierze maksymalny poziom, na jaki było go stać. Złoty medal mistrzowski wystarczył mu, aby poczuć się spełnionym w tej dziedzinie życia. Miał jednak jeszcze odrobinę chęci, aby nawiązać walkę ze światową czołówką. Stanął na starcie premierowych zawodów letniego Grand Prix 2016 w Courchevel, jednak został zdyskwalifikowany. Ta drobna wpadka dodatkowo zniechęciła skoczka do dalszej pracy, co w jego trudnej sytuacji okazało się decydujące. 2 tygodnie później, 1 sierpnia 2016 roku, Rune Vuelta ogłosił zakończenie sportowej kariery. Podkreślił przy tym, że nie ma już w sobie motywacji do treningów i kontynuowanie kariery w takiej sytuacji zwyczajnie mija się z celem, zwłaszcza gdy weźmie się pod uwagę osiągane przez niego wyniki w poprzednim sezonie. Po zakończeniu przygody ze skokami Vuelta rozpoczął studia, aby poszerzyć swoją wiedzę w dziedzinie sportu. Trenuje młodych norweskich skoczków i łączy swoją przyszłość właśnie z pracą trenera skoków narciarskich. Krótka i zakończona w bardzo nagły sposób kariera Rune Vuelty do dziś budzi wiele emocji, a sam skoczek od razu kojarzy się kibicom z Mistrzostwami Świata w Falun, które zdecydowanie były jego życiowym sukcesem. A jak wy wspominacie norweskiego skoczka? Swoją opinią możecie podzielić się w komentarzu. Tymczasem dziękuję za obejrzenie mojego filmu i zapraszam do oglądania następnych. Zachęcam również do zostawienia łapki w górę i zasubskrybowania mojego kanału, jeżeli jeszcze tego nie robisz. A na razie, do usłyszenia.